Dzień dobry Państwu. Mamy przed sobą stół gry, który wrócił z naszej pracowni. Jak widać, jest po remoncie. W stole gry są setki, tysiące części. Cały ten stół gry był rozebrany, jak to się mówi, w drobny mak. Klawiatury posiadają nowe okładziny z kości wołowej. Klawisze czarne zostały przepolerowane. Całe wnętrze organów, czyli stołu gry, przepraszam, całe wnętrze zostało odremontowane, czyli wymienione wszystkie zawory ze skóry, wymienione wszystkie filce, wszystkie skórzane elementy, wszystkie sprężynki zostały wymienione, wszystko to, co pracowało przez te 100 lat w instrumencie, zostało wymienione na nowe, żeby instrument przez następne 100 lat mógł dalej działać prawidłowo. Dmuchawa, która jest już na miejscu, nowa dmuchawa, posiada już swoją obudowę. Obudowa jest zakończona filtrem powietrznym po to, żeby dmuchawa nie ciągnęła pyłu, kurzu, śmieci do całego systemu, który zasila nam organy. W tym momencie kończymy podłączanie stołu gry. Wymienione są też mieszki rejestrowe. Będziemy mogli puścić powietrze, sprawdzić wszystkie mechanizmy i przystąpimy do wyjmowania piszczałek. Piszczałki mamy tutaj metalowe, mamy piszczałki drewniane. Największa, przypomnę, ma 5 metrów wysokości i przekrój około 40 cm na 40 cm. Wszystkie piszczałki zostaną z instrumentu wyjęte, oczyszczone, sprawdzone. W razie potrzeby zostanie wykonana naprawa tych piszczałek.
na sam koniec będzie trzeba zintonować, czyli wyrównać brzmienie tych organów. Poszczególne głosy, w każdym głosie mamy tutaj, proszę Państwa, 60 głosów razy 60 piszczałek. Mamy też głosy wielochórowe, czyli na jednym dźwięku odzywa się 5 dźwięków, 6 piszczałek naraz się odzywa. Więc to wszystko trzeba posprawdzać, trzeba doprowadzić do jednolitego brzmienia, do brzmienia, które my byśmy chcieli otrzymać i które zadowoli grającego muzyka, które po to, żeby było jak najbliższe temu, do czego muzycy są przyzwyczajeni, no i żeby Państwo to odczuli w kościele na dole, że ten instrument jest po remoncie. Na pewno będzie wiele koncertów, więc instrument będzie pięknie zaprezentowany. W samym wnętrzu instrumentu zdemontowaliśmy wszystkie kanały powietrzne, a jest ich tak około 30 metrów. Wszystkie zostały sprawdzone pod względem szczelności. Jeżeli były pęknięcia, zostały one poklejone. W organmistrzostwie nakleja się na newralgiczne punkty skórę po to, żeby ten kanał mógł pracować. Są dane nowe uszczelki, kanały są na nowo oklejone specjalnym papierem, który raz, że to ładnie wygląda, a dwa, że zabezpiecza nam właśnie przed pęknięciami, przed nieszczelnościami, przed syczeniem powietrza. Po to, żeby na dole było słychać dźwięk instrumentu, a nie syk powietrza. Syk uchodzącego powietrza z nieszczelności, z mechanizmów, które pracują pod różnymi ciśnieniami. Gry posiadamy dużo połączeń, są to elementy pneumatyczno-mechaniczne. Organista za pomocą włącznika rejestrowego uruchamia zespół różnych przekaźników pneumatycznych. W stole gry mamy większość tych przekaźników, są one wszystkie oczywiście były u nas rozebrane, sprawdzone. Wszystko zostało przeklejone nową skórą. Zamówiliśmy tej skóry 80 metrów w specjalistycznej firmie niemieckiej. Musi być to skóra odpowiedniego gatunku, różnych grubości. Ta skóra musi być w zależności od tego, na co ją stosujemy. I przede wszystkim ta skóra musi być naturalnie wyprawiana, bezchromowo, bez użycia środków chemicznych, gdyż ta skóra wtedy przez dziesiątki lat będzie miękka i będzie dobrze działała. Skóry wyprawiane chemicznie twardnieją z czasem, parcieją i jest opłakany efekt tego. Czasem spotyka się takie remonty, że był on przeprowadzony 5-10 lat temu i od nowa wszystko jest do wymiany. Tutaj tego problemu nie będzie. Skóra naprawdę jest najwyższej jakości. Niestety troszkę kosztuje, ale przy tak dużym remoncie trzeba to robić z bardzo dobrej jakości materiałów po to, żeby nie wracać. Na instrument będzie 2-letnia gwarancja, więc jest to też w naszym interesie, żeby go zrobić jak najlepiej, żebyśmy nie musieli w kółko tutaj u Państwa siedzieć i robić poprawek, naprawiać czegoś, co już było raz zrobione. Dlatego rozbieramy wszystko, co tylko można rozebrać, wszystko jest naprawiane. Pod tym kątem, że w stole gry na przykład, żeby dojść do jakiegoś tam malutkiego przekaźnika, by było pół stołu gry, trzeba by było rozkręcić i zajęłoby nam to powiedzmy jeden dzień rozkręcenie, drugi dzień skręcenie tego, więc robi się to po prostu raz, a dobrze. Thank you.
dzisiaj to tyle informacji. Zapraszam Państwa na następne spotkanie. Przy następnym spotkaniu zobaczycie Państwo już piszczałki, które będą wyjęte, które będą naprawiane, czyszczone. Zobaczą też Państwo, jak wyglądają wiatrownice od góry, czyli miejsca, w których stoją te piszczałki. Są tam ławeczki, są zawieszki. Dużo, dużo ciekawych informacji dla Państwa to będzie. Dużo, dużo fajnych rzeczy do obejrzenia i tylko można to obejrzeć w Państwa telewizji. Na żywo nikt z Państwa tutaj nie bywa. Jest to teren w tym momencie zamknięty, przeznaczony tylko do nas, do remontu, więc serdecznie zapraszam.